Hej, witajcie w kolejnym odcinku Legend of Zelda. Jak widzicie, jestem na ekranie przedmiotów. Jeżeli widzicie zmianę w teksturach, to bardzo dobrze, ponieważ zainstalowałem Texture Pack, czyli coś w stylu rzeczy do Minecrafta. Jak widzicie, tutaj połowa się zaktualizowała, połowa nie. No niestety, takie uroki. Możliwe, że zrobiłem coś źle. Tutaj w ogóle jest crash, ale przedmioty wyglądają bardzo ładnie. Celowość zatrzymana ze względu na to, że za chwilę będzie świt. A dopiero kiedy będzie świt, będę mógł użyć jajka, które dostaliśmy od tej dziewczynki. Trzeba było pogadać z nią dwa razy. Także czekamy, aż będzie świt. Jak widzicie, grafika jest teraz już bardzo ładna, w stylu cel-shadingowym, czyli takim jakby komiksowym. Na przykład Borderlands teraz został wydany w tym stylu. Woda jest bardzo ładna. Miałem do wyboru ten texture pack, który przypomina żywo inną grę z serii Legend of Zelda o nazwie Wind Waker. Był on na konsolę... Znaczy, była ona na konsolę Nintendo GameCube. I miałem także do wyboru jeszcze drugi texture pack, texture pack HD. Dlaczego nie wybrałem texture pack HD? Może dlatego, że ten styl mi się jakoś tak bardziej podoba, to raz, a dwa, że po prostu gorzej działał. Straszne były przycinki. Teraz są też przycinki przez ten texture pack, no ale... Okej, kur zapiał. Kurczak wyląkł się z jaja. I zaraz się obudzi pan. Z rancha. Tak, tak, nasze rancho jest wspaniałe, chodź popatrz sam. Używamy na nim kurczaka. I się budzi. Co u licha? Nie można się chwilę zdrzemnąć? No nie bardzo. Córka cię potrzebuje. Cześć, a kimże ty jesteś? Tak, jestem Talon, właściciel rancha Lon Lon. Zresztą jak widzicie, są bardzo wyostrzone ikonki życia, rupi oraz napisy. To jest bardzo fajne. Widziałem na ikonkach, że ludzie mają także wyostrzone napisy na ikonkach dalej i tak dalej. Ja tego nie mogę zrobić, nie wiem czemu. Poszedłem do zamku, by dostarczyć trochę mleka. Usiadłem tu, by odpocząć i chyba zaspałem. Co? Małą mnie szuka? Teraz to ja muszę szybko ją znaleźć. Nieźle namieszałem, pozwalając, by na mnie poczekała. Ona mi naprawdę da popalić. Człowieku, to tylko twoja córka. Na dodatek sporo młodsza od ciebie. Jak ta córka. I teraz mamy wolną rękę, by przesuwać te kamyczki. Kamyczki, Boże, skrzynki. Nie, Link, nie wspinaj się. Swoją drogą, czemu ta gra nazywa się Legend of Zelda, skoro kierujemy przez większość gry Linkiem? Raczej przez całą grę. Tylko w niektórych częściach chyba można było chwilę poruszać się Zeldą. Dobra, odpalimy. Ponieważ chcę okarynę. Na dół. Tak o, bez powodu, szczerze mówiąc. Jakoś wolę mieć okarynę na dole niż kurczaka. Na co mi kurczak? Myślę, że on się więcej nie przyda. Okej, zapychamy w dół. Do jednej z tych dziur, które były na dole. I jest. Teraz tylko druga skrzyneczka. Jeszcze przed nią. Niestety nie można tego zrobić szybciej, ale powiedzcie. Ja mówiłem, że ta gra wygląda ładnie. Teraz dla mnie ona wygląda pięknie po prostu. Taki komiksowy styl bardzo mi odpowiada. Wind Waker nie grałem ze względu na to, że nie posiadam GameCube'a. Ale chciałbym się zaopatrzyć w Wii. To wtedy sobie pogram z GameCube oraz z Wii. Wii jest teraz bardzo tanie, 200 coś złotych, z tego co widziałem. Okej, jesteśmy. Także, skoro Wii jest bardzo tanie, a gry są na nie wspaniałe, grafika jest mi niepotrzebna do niczego. Okej, teraz będziemy musieli uważać dopiero na strażników. Musimy się skradać. Nie jest to trudne, ponieważ bardzo dobrze jest dobrana kamera. Dźwięk zniknął. Co jest? Czy to może ja ruszyłem podgłaśnianiem? Nie, dźwięku nie mam. Dziwne. Co tu się stało? Nie wiem, przebiegnę i zaraz to sprawdzę. Najwyżej będziecie mieli chwilę bez dźwięku, przepraszam za to. Tu jest ten problem, że nie widzimy, gdzie jest nasz strażnik za bardzo.
No ale są rupie, tak? Dlatego ryzykuję. Co się stało z tym dźwiękiem? No dawaj, dawaj. Ła. Dobra, wiecie co? Ja to na chwilę zatrzymam nagrywanie i zobaczę, co się stało. Dobra, jestem już po mojej przerwie. Jak słyszycie, coś się po prostu skaszaniło. Teraz mamy normalnie dźwięk. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Jak zwykle ten mój PC spłata figle. Gdyby nie on, to ja bym już do nas nagrywał gry z GameCube'a właśnie. Myślę, że nie powstrzymałbym się i nagrałbym Zelda Twilight Princess, którą nigdy nie grałem, a zawsze chciałem. O, siadł. Dobra, żeby mnie tylko ten strażnik nie zobaczył. Ktoś słyszałem, że mówił... Ajej! No właśnie. No i nas wyrzucą tutaj przed bramę. Niestety, będziemy musieli jeszcze raz powtórzyć tą sekwencję. Mam nadzieję, że teraz dźwięk się nie skaszani. Co lekko podgłoszę mu cichutko. No dobra. Także jeszcze raz. Na szczęście oni nas nie słyszą, tylko widzą i to też w takich momentach naprawdę już skrajnych. Gdzie naprawdę damy się złapać. No teraz mogłem przebiec. Jestem na tyle głupi, że tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że pójdziesz w górę. No. O, i znowu są rupie. Ej, to nie jest głupi sposób na zarobek. Tak ciągle dawać się tu złapać. Ajajaj. Przyłapał, no. Myślałem, że jednak jak blisko podejdziemy, to też nas złapią. Nie uważam, no nie uważam. Wiecie co? Z chęcią bym pobrał jakąś inną wersję Zeldy i sprawdził ten texture pack, ponieważ no widziałem właśnie na YouTubie, jakiś chłopak nagrywał także z Okaryny i także po polsku, a miał właśnie full texture, że tak powiem. Tam, gdzie jest napis atak, był, że tak powiem, w HD, a nie w SD, czyli takim, jaki był poprzednio. Te teksturki były w pełni spolszczone i tak dalej. Może jakiś po prostu polski texture pack miał. Nie wiem, takich rzeczy może też poszukam. Dobra, Link, wchodź po schodkach. Spróbujemy inaczej troszkę. Okej. Więcej niebieskich tu nie ma, więc nie ryzykuję. Ła, ła, ła. Tutaj ostatnio dałem się złapać, czy trochę dalej? Nie, trochę dalej się dałem złapać, jak była kamera zza pleców, tak jakby. Mamy całkiem sporo rupii. No nie powiem, z chęcią bym zaopatrzył się w lepszą tarczę, czy też lepszy miecz. Ale nie jestem pewien, czy to możliwe. W lepszą tarczę na pewno mogę, ale czy miecz mogę lepszy się zaopatrzyć, tego nie wiem. Fuck, jeszcze nie mogę ruszyć. No ale w tym czasie... No właśnie. Ten dziadu tu się przemieścił. Wtedy jakoś źle się rozłożyli, szczerze mówiąc. Skoro teraz mogę tak przejść. Okej. Okay. Ktoś tu kusił, żeby rozbijać okna. Ale nie mogę procy wyciągnąć. No nie da się. Broni także. Ale jesteśmy już u księżniczki Zeldy. Będzie trochę przegadana teraz sekwencja, bo Zelda to jest głupia pinda. Cześć. Kto? Ja, Nocturne. Jak ominąłeś strażników? No nie było łatwo, dwa razy mnie złapali.
Ale dam radę. A to co? A to jest Navi. Przywitaj się. Tak, duszek. Bystra jesteś? Czy ty jesteś z lasu? Jak to brzmi? Jak ona mi wyzywała. Nie masz przypadkiem duchowego kamienia lasu, co? Mam. Oczywiście, że mam. No i z czego ja pocieszysz? No i jak każda kobieta, masz kamień jakiś dużo warty, od razu się cieszy, no. Ajajaj. Miałam sen w tym śnie, ciemno-brązowy, burzowe, sorry, nie brązowe. Nie wiem, co ja mam na myśli. Nadciągały nad krainę Hyrule. Ale nagle promień światła wystrzelił z lasu i przebijając chmurę rozjaśnił ziemię. Światło utworzyło kształt zielonego, liśniącego kamienia, przy którym był duszek. Wiem, iż jest to przepowiednia, że ktoś przybędzie tu z lasu. Tak, myślę, że to może być... No, a kto inny? Och, przepraszam, zacząłem snuć swoją opowieść, a nawet należycie się nie przedstawiłam. Zelda, księżniczka Hyrule. Swoją drogą dwóch strażników się odbija w lustrze. Jak masz na imię? Link. Albo Nocturne. No właśnie, jak wolisz. Brzmi całkiem znajomo. Nie wiem, ja cię nie kojarzę. Dobrze, Nocturne. Zdradzę ci sekret świętego królestwa, który był utrzymywany przez rodzinę królewską Hyrule. Spoko? Proszę, nie zdradź nikomu tego sekretu. No dobra. Jak będę chciał, i tak zdradzę. Legenda brzmi tak. Czyżby jakiś filmik? Tak. Inna cutscenka. I dobrze, się to lepiej ogląda, szczerze mówiąc, niż jakby ona miała pierdzielić. Trzy boginie ukryły gdzieś na terenie Hyrule Triforce, która zawiera moc bogów. Moc, która spełnia życzenie tego, kto trzyma trójmoc w rękach. Jaką ja bym sobie... Jakie ja bym sobie wybrał życzenie? Nie wiem. Jeżeli wypowie życzenie, kto się dobrym sercu prowadzi Hyrule w złoty wiek dobrobytu. No, czyli nie dość, że spełnię swoje życzenie, to jeszcze pomogę. Spoko. Jeśli zaś ktoś, kto o złej woli spełni swoje życzenie, świat zostanie pochłonięty przez zło, jak zostało powiedziane. Tak więc starożytni mędrcy zbudowali świątynię czasu, by chronić trójmoc przed złem. Dum, dum, dum. Jakieś to... Nie wiem, nie do końca, bo nie wiem, co mam powiedzieć. To prawda, świątynia czasu jest przejściem z naszego świata do świętego królestwa. Potwierdzam. Ale wejście jest zablokowane przez kamienną ścianę zwaną wrotami czasu. Powiedziane jest, że można te wrota otworzyć trzema duchowymi kamieniami. Plus okaryną. Kolejna potrzebna rzeczą jest skarb, którego rodzina królewska strzegła przez cały czas. Okaryna czasu, dokładnie. Dasz mi? Daj. Mhm. Znakomicie. Zapomniałam o czymś. Właśnie podglądałam przez to okno. Zboczeńco. Inny element mojego snu. Ciemne chmury sądzę, że zmobilizowały tamtego właśnie człowieka. Chcesz na niego popatrzeć przez to okno? Dawaj. O, Ganon. Co tu robi Ganon? Widzisz człowieka o złych oczach? To jest Ganondorf, przywódca Gerudów. Przybyli z pustyni, która leży daleko na zachodzie. Choć przysięga być lojalnym wobec mojego ojca, ja wątpię jego szczerość. No i dobrze, że wątpisz jego szczerość. Te ciemne chmury, które zakryły Hyrule w moim śnie, na pewno jego symbolizują. Jaki uśmieszek. Co się stało? Zobaczył cię? Nie martw się. Nie ma pojęcia, co planujemy. Jeszcze nie. Tak. Mówiłam ojcu o moim śnie. Ale on, cóż, nie wierzy, że to przepowiednia. Też bym nie wierzył bajki. Ale wyczuwam złe intencje tego człowieka. To, czego chce Ganondorf, to nic innego jak trójmoc ze świętego królestwa. Musiał przybyć do Hyrule, by to zdobyć. I chce podbić Hyrule. Nie, cały świat też. Nocturne, jesteśmy jedynymi, którzy mogą obronić Hyrule. No dobra. Dziękuję, spoko, może być. Boże, myślałem, że to krew. Ja boję się, mam przeczucie, że ten człowiek chce zniszczyć Hyrule. Co to mówiłaś? Tylko, że jestem na razie dzieckiem, sorry. Będę chroniła Okarynę Czasu ze wszystkich sił, on jej nie dostanie, bla 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 bla. Ty znajdź pozostałe dwa kamienie duchowe.
Zobaczmy trójmocnim, Ganondorf to zrobi i pokonajmy go. Tak jakby to było takie proste. Weź ten list, na pewno ci się przyda. Co to jest za list? List Zeldy. Ale co, że list Zeldy? Na ekranie wyboru, ale to już zawsze mam to podane. Dobra, tu mogę wyjąć proce i słyszałem, że właśnie można wybijać okna. Nie można? To ktoś mnie tutaj wybił. Jezu, wybił. Ktoś mnie tutaj oszukał. O! Co to wyleciało? Wow! Czerwona rupia za 90. Dziękuję ci, dobry człowieku, który o tym wspomniałeś. Już myślałem, że mnie oszukałeś. O! Nie narób kłopotów. Fakwa bomba. Dobrze, nie byłem obok. A to menda. Dobra, ale co 90 zdobyłem, to moje. A ty kto jesteś? Jestem Impa, jedną ze Shikanów. Shikahanu, w sumie. Shikachów? Shikachów. Nieważne, jak to się czyta. Odpowiadam za ochronę księżniczki Zeldy. Jest dokładnie tak, jak przepowiedziała księżniczka. Jesteś dzielnym chłopcem. Wyruszasz na nową, wielką wyprawę, nieprawdaż? No, prawdaż, prawdaż. Moją rolą we śnie księżniczki było to, bym nauczyła kogoś z lasu melodii. Dawaj, dawaj. Starożytna melodia przekazywana w królewskiej rodzinie. Grałam tą pieśń jako kołysankę księżniczce Zeldzie, gdy była jeszcze malutka. Czyli pieśń Zeldy się nauczymy? W tych nutach tkwi magiczna moc. Teraz posłuchaj uważnie. Dobra, musimy zapamiętać. Lewo, góra, dół. Lewo, góra, prawo. Lewo, góra, prawo. Łatwe. I znam pieśń Zeldy, raczej kołysankę Zeldy. Ha, zgadłem zanim pokazali napis. Fajnie, nasza pierwsza pieśń na okarynie, będzie ich trochę. Znam kołysankę Zeldy, no znam. Taki mały Guitar Hero. Jeśli znajdą cię po zamkowi żołnierze, będą kłopoty, pozwól, że wyprowadzę cię z zamku. Jeśli możesz. Czemu nie? Musimy chronić ten piękny kraj Hyrule. Boże, mi się ziewać zechciało. Przyjrzyj się dobrze tamtej górze. To śmiertelna góra, dom Gorgonów. Posiadają oni duchowy kamień ognia. Jeden z kamieni, który nam się przyda. U podnóża śmiertelnej góry znajdziesz moją wioskę Kakariko. Tam się urodziłam i dorastałam. Powinieneś porozmawiać z mieszkańcami tej wioski, nim wejdziesz na górę. Okej. Pieśń, której cię nauczyłam, ma jakąś tajemniczą moc. Tylko członkowie rodziny królewskiej mogą jej się nauczyć. Pamiętaj, pomoże ci ona udowodnić twoje powiązania z rodziną królewską. Księżniczka oczekuje na twój powrót do zamku z kamieniami. W porządku, liczymy na ciebie. No tak. Dajmy Gnojkowi robotę. Niech zrobi wszystko za nas, a my będziemy siedzieć na dupie i czekać. Idealnie. No i dobra, teraz szczerze mówiąc, dobrym pomysłem byłoby udanie się na pola Ronron, czy Lonron, Lonlon, nieważne. Ale tam bym chciał się udać w następnej kolejności. Chyba tu jest wejście. Teraz przeczytamy tabliczkę. Tak, Rancho Lonlon. Talona, czyli tego śpiocha, i Malon, czyli tej dziewczynki, która stała przy pnączach. W drugim odcinku bodajże. Drugi odcinek taki krótki, sorki. Tak wyszło. Jesteśmy na ranchu Lonlon. O, garnki oczywiście rozbijemy. Jak rozbijając garnki, możemy wyrzucić po prostu rupie, serduszka. Najczęściej rupie. Jeszcze jakieś dostanie orzechy do rzucania.
Tutaj mogę wejść? Mogę. Lepiej pozwiedzać. Stajnia. Krowy, 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 krowy. Dobra, porozmawiam z tobą. Nie mogę uwierzyć, że ja, wielki Ingo, pracuję na tym śmietnisku w ranczo. Ponieważ właściciel jest taki leniwy, ja tu muszę odwalać całą robotę. Ja, ciężko pracujący Ingo, powinienem tu zarządzać, a nie ten Lesser Talon. Boże, jego jest ranczą, to... Tyrej. No, nie narzekasz. Tu jest niewidzialna ściana, tu jest niewidzialna ściana. Nie, góra było. Zobaczymy, może zadziała na krowy. Nie, nie działa na krowy. No w sumie coś tam odpowiedziały. Wiecie, czemu ja tak wchodzę do tych pomieszczeń? Ponieważ gdzieś tutaj jest kolejne serduszko. O, kuraki. Talon, wstawaj. No niech mnie czysz, to nie ten leśny dzieciak, co mnie poprzednio... Co poprzednio, przy okazji dzięki wielkie za zbudzenie. Zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu wrócił Malon dobry humor. A więc, co dziś porabiasz? Powiadasz, że masz chwilę wolnego czasu, to może zagrasz w małą grę. Te trzy kuraki, które tu mam, to super kuraki. Mam zamiar wrzucić je między tamte zwyczajne kuraki. Jeśli zdołasz wyciągnąć te trzy specjalne ptaki z wszystkich zwykłych kuraków w określonym czasie, dam ci wtedy coś dobrego, okej. Jeśli nie znajdziesz ich, wygrałem. Dasz mi 10 rupii. Zagrasz? Jasne. 30 sekund. Super kuraki. Dobra, które to są super kuraki? Widziałem jedną. Dobra, dobra. Jeszcze dwa. Tu jesteś chyba super kurak. Chodź tu. No. To ten? Nie. Nie. No. Durczy, gdyby nie to sterowanie. Jak je odróżnić? Dobra, następny. Jeszcze jednego. No. Gdyby nie sterowanie, to może i bym złapał. O! Udało mi się w ostatniej sekundzie. Raczej w ostatnich dwóch. Nie wiem, czemu one się różnią. Podnoszenie kuraków na czas po prostu. Co mi dałeś? Masz wielki talent, by zostać najlepszym na świecie kowbojem. Tak, na pewno, zostanę kowbojem, będę łapał kurczaki. Poślubić Malon? Nie. No raczej. Miałeś coś mi dać. Dawaj, dawaj, dawaj. Mleka Lonlon, gdy je wypijesz, poczujesz sobie energię. Jak już je wypijesz, możesz przenieść butelkę i dokupić jeszcze. Kiedy tylko chcesz. To mleko jest bardzo pożywne, używać... Aha, dobra, czyli odnawiające życie. Mleczko, 5 serc, wow. 2 łyki, czyli mamy na 10 serc. Opłaca się to zostawić, to na pewno. Dobra, także nie żałuję, że tutaj przybyłem. Teraz idziemy do Malon. Z tego co wiem, tutaj poznamy swojego konia, Eponę. Raczej swoją klacz. Cześć, koniu. I cześć, Malon. To znowu ten skrzat, nie obrażaj. Słyszałem, że znalazłeś mojego ojca. Jak podoba ci się zamek? Spotkałeś księżniczkę? Tatuś przybiegł do domu zaraz, jak go znalazłeś. Tak, muszę przedstawić cię skrzacie mojej znajomej. Ona jest klaczą, a nazywa się Epona. Tak jest, Epona. Chodź tu. Nie, no dobra, nie będziemy jej ganiać. Zdaje się, że Epona boi się ciebie, skrzacie. Moja mama wymyśliła tę pieśń. Ładna, zaśpiewajmy ją razem. Specjalnie gadam do niej tyle razy naraz, żeby nauczyła mnie. O, ładna okaryna. Masz zamiar zagrać tę pieśń na tej okarynie? Góra, lewo, prawo. Okej.
Okej. No i dobra, znamy już lewo, góra, prawo, lewo, góra, prawo. To jest pieśń, kołysanka Zeldy i góra, lewo, prawo jest pieśń Epony. Okej. I Epona już nas się nie boi. I kiedy będzie trochę starszą, będziemy mogli na niej jeździć. I my to jest zarazem. Głupia sowa, wypierdalaj. No i... Och, Epona, zaczyna cię lubić, skrzacie. No i dobrze. O to chodziło. Także teraz udamy się do wioski, do której kazała nam się udać. Coś tam na I. Strażniczka księżniczki Zeldy. Nie pamiętam już nawet, jak się nazywało. Przepraszam. Akurat imiona typu Talon, Malon, Zelda, Link to są takie bardziej zapamiętywalne, szczególnie Linki Zelda, ponieważ przejawiają się w każdej części niemal. Chyba któraś tam część nie ma Zeldy w sobie. Jakkolwiek to brzmi znowu. Okej, tu jest zamek, tutaj jest góra, więc chyba muszę iść w tamtym kierunku. Ona coś mówiła o tym, że na dole będzie wioska u podnóża, także tam się udam. Zaraz będzie noc, niestety. Bo już zachodzi słońce. No i już jest noc. Swoją drogą, jak mi zabraknie 10 do tarczy, bo nie wiem, czy będę mógł ją kupić tutaj w wiosce, ale chyba tak, no to to będzie trochę lipa. Okej, w drzewa lepiej walić, ponieważ można na przykład z kultura spaść. Tu akurat spadły rybie, to jest fajnie. Ła, nie w to wcisnąłem. No i dobra. Można powiedzieć, że troszkę nadrobiłem. Ja nie muszę ich zabijać, po prostu robię to dla zabawy akurat teraz. I jest wioska. Kakariko. Tup, 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 tup. I moi drodzy, tutaj zakończę swój odcinek. Tylko jeszcze porozmawiamy z tym goblińskim czymś zombiakiem. Ludzie są ohydni, mój własny ojciec, teraz matka są ohydni, ty też musisz być ohydny. O co ci chodzi? Dobra, nic więcej mi nie powiesz. Sobie potnę krzaczki. Przy okazji wturłem się w drzewo. O, skultula. I mamy kolejny złoty. Złoty talon, żeton, o, złoty żeton. I moi drodzy, tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co sądzicie o tym teksturpaku? Moim zdaniem wygląda niesamowicie dobrze. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, subskrybujcie mój kanał. I jeżeli możecie, dajcie łapkę w górę, co pomaga pozycjonowaniu tych filmów w rankingach i różnych wyszukiwaniach. Także na razie.